Już jutro scena Ustrońskiego Amfiteatru będzie wypełniona plejadą śląskich artystów. Gwiazdy wystąpią z okazji 16. urodzin telewizji TVS. Koncert jubileuszowy to szansa, żeby przede wszystkim spotkać się z Państwem, czyli naszymi widzami. Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Kto pojawi się na scenie, o tym Karolina Komada. 16 lat wspomnień, 16 lat różnych programów telewizyjnych, a także 16 lat wielu możliwości i rozwoju. Telewizja TVS obchodzi swój jubileusz. To także moje 16 lat, ponieważ ja zaczęłam pracę właśnie wtedy, kiedy telewizja rozpoczynała swoją działalność. Miałam tę ogromną radość. Oczywiście, że pamiętam początki, bo nie da się tego nie pamiętać. To była moja pierwsza praca w mediach, tak duża i w tak dużych mediach. Więc pamiętam, kiedy to wszystko się tak naprawdę rodziło. Minęło 16 lat, jest nowocześnie, cały czas staramy się pilnować tego rozwoju, również pod kątem technicznym, technologicznym, ale do tego wszystkiego ludzie, którzy potrafią bardzo dużo, bo powiedziałabym, że naprawdę my tutaj mamy grono specjalistów, fachowców w swoich dziedzinach i to jest niesamowite, kiedy można pracować z ludźmi, którym się chce. Chce się też wspólnie świętować. Po ubiegłorocznym koncercie w Parku Śląskim tym razem spotykamy się w Ustroniu. Najprzyjemniejszym momentem jest to, że spotkamy się z naszymi telewidzami. Właśnie urodziny celebrujemy po to, żeby spotykać się z naszymi telewidzami. Z nimi rokrocznie świętujemy, koncertujemy, jemy urodzinowy tort. Ponieważ muzyka łagodzi obyczaje, na tym nam od 16 lat, bo to 16 urodziny, na tym nam zależy najbardziej, w związku z tym nie zabraknie naszych artystów. Artyści, którzy od wielu lat grają i śpiewają dla naszych telewidzów w Ustrońskim Amfiteatrze, wystąpi m.in. Bernadeta Kowalska, Krzysztof Koniarek, Happy Jędrowski Show, Piotr Feszter z Alpina Show czy duet znany z koncertu życzeń, czyli Kola i Jula. Nie potrafimy się już z Kolą doczekać, kiedy spotkamy się z publicznością. To ogromne wydarzenie, wielkie wydarzenie, 16 urodziny telewizji TVS. Jesteśmy przygotowane, mamy już wybrane odpowiednie kostiumy na scenę, wybrałyśmy już piosenki i tylko czekamy już na spotkanie z Państwem. A na spotkanie z Państwem nie mogą się też doczekać uczestnicy programu Mąż Grajwka. Bardzo się cieszę, że jako zwyciężczyni drugiej edycji programu Mąż Grajwka zostaję gwiazdą, będę uczestniczyć na 16 urodzinach telewizji TVS. I to jest szczególny dzień, drodzy Państwo, ponieważ będzie to premiera mojego autorskiego singla, na którym już nie mogę się doczekać. Początek imprezy w Ustrońskim Amfiteatrze o godzinie 16.